Pokój i dobro, kochani. Dziś jest wtorek, 17 października. W liturgii Kościoła płodzimy wspomnienie świętego Ignacego Antiochońskiego, biskupa i męczennika, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszej Ewangelii, kochani, Pan Jezus idzie w gościnę do faryzeusza, który dziwi się, że Pan Jezus przed jedzeniem nie obmył sobie wpierw rąk. Dla Jezusa jest to doskonała okazja do tego, żeby zwrócić uwagę na pewien bardzo ważny problem, że wielu faryzeuszów zwraca uwagę na tę stronę zewnętrzną człowieka, natomiast nie zwraca uwagę na to, co jest bardziej istotne, mianowicie chodzi o wnętrze, o serce, o duszę człowieka. Czasem nawet nam zdarza się, że stwarzamy różne pozory. Chcemy, żeby ludzie o nas dobrze myśleli, dobrze mówili. Podczas gdy jeśli chcemy tak naprawdę rozwijać się duchowo, pozbyć się naszych grzechów, to musimy stanąć w prawdzie i uznać nasze grzechy. Nie możemy, jak to się mówi, zamiatać pod dywan. Pewnie, kochani, nieraz widzieliście tak zwaną fuszerkę, czyli taką pracę źle wykonaną przez tak zwanych fachowców, którzy patrząc na jakąś ścianę, którą mają poprawić, zamiast najpierw oczyścić z tego wszystkiego, co tam gdzieś pod spodem jest, to od razu nakładają tynk. I za jakiś czas wychodzi szydło z worka, że ten cały tynk wielkimi płatami odpada i czasem nawet jest zagrożeniem dla ludzi. Czasem też tak jest z nami, że próbujemy ukryć to, co jest wewnątrz, nakładając jakąś taką maskę. Czasem mówiło się również, że w tych czasach dawnych, że kiedy przychodziła jakaś komisja, to nawet trawę malowano na zielono, żeby wszystko ładnie wyglądało. Czasem również, kiedy są jakieś sprawozdania, to one są piękne, po prostu poetycko i liczebnie, jakoś tam procentowo pięknie wyglądające. Ale przecież wiemy, że papier wszystko przyjmie. Pan Jezus chce, kochani, abyśmy nie ukrywali tego, co mamy wewnątrz, przed Panem Bogiem. Być aktorem przed Bogiem naprawdę nie ma sensu. Powinniśmy otworzyć się przed Nim, ukazać Mu wszystkie nasze brudy, wszystkie sprawy, które gdzieś tam zalegają nam, po to, żeby Pan Jezus później nałożył kompres swojej miłości. Kochani, jestem teraz, jak zauważyliście, w konfesjonale. Mamy, kochani, w naszym kościele Matki Bożej Anielskiej w Łodzi codziennie 4 godziny spowiedzi. Tutaj bardzo wiele ludzi przychodzi i spowiada się. Nasi ojcowie tutaj dyżurują, przyjmują te osoby, które wiele tutaj swoich brudów i swoich ciężarów zostawiają. I jest to prawidłowe podejście do sprawy, bo ani dobre wykąpanie się, umycie się, nic nie pomoże, ani nałożenie jakiejś tapety, jak to mówią, na twarz, ani piękna fryzura, ani piękne zapachy nie sprawią, że będziemy czyści wewnętrznie. Tylko spotkanie z Panem Bogiem, który jest gotów nam przebaczyć każdy grzech, jeśli tylko żałujemy i chcemy się poprawić. I dlatego jestem teraz w konfesjonale, żeby również Was zachęcić do tego. Jeśli może już dawno nie byliście u spowiedzi, dbajcie o tę wewnętrzną stronę swojego życia, nie tylko o tę zewnętrzną. To jest bardzo ważne. Na zakończenie z konfesjonału przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.